Tunezja jest inspiracją dla wielu reżyserów filmów. Nagrywano tu m.in. Angielskiego Pacjenta oraz Gwiezdne Wojny. Do tej pory twórcy Gwiezdnych Wojen wykorzystali 12 tutejszych plenerów, wiele nazw miejscowych, a także strój burnus, czyli obszerną opończę z kapturem bez rękawów. Każdy z filmów kręconych w tutejszych plenerach to bardzo ważne przedsięwzięcie. Zdjęcia do Mrocznego Widma powstawały w lipcu, kiedy temperatury sięgają tu nawet 50 stopni Celsjusza. Wyobraźcie sobie, jaki to musiał być wysiłek. Członkowie ekipy filmowej rozpoczynali pracę o 4:30 rano. Zdjęcia kończyły się w południe, ponieważ później było tak gorąco, że każdy marzył już tylko o tym, aby schować się w cieniu i ugasić pragnienie. Najlepszą porą na odwiedzanie pustyni jest wiosna i jesień, ale do Tunezji można przyjechać także podczas pozostałych pór roku.